dla mnie ważna walka, bo toczy się ona w Kraśniku, także jeszcze nie miałem możliwości walczenia przed swoim rodzinnym miastem, przed swoją publicznością. Ona będzie w hali imienia Arkadiusza Gołasia, na którą galę serdecznie wszystkich zapraszam. Moim przeciwnikiem jest Sebastian Kujawiak z Gracie Barra Łódź z rekordem 2-3. Warunki przeciwnika mojego są podobne do mnie, nie jest dużo wyższy, także myślę, że będzie zacięta walka. Jest to zawodnik już taki trochę twardszy, choć nie ukrywam, że stawiam na knockout, bo chciałbym w końcu znokautować w stójce, także cały czas szlifuję tą stójkę, jestem mocno przygotowany, jestem w bardzo dobrej formie, dużo biegam. Teraz dużo właśnie sparuję, mam właśnie w planach pojechać do Bielsko-Białej, jeszcze posparować, jak się uda, pojechać jeszcze do Ankosu Zapasy Warszawa, żeby też tam posparować, jest dużo tam dobrych zawodników w mojej kategorii. Oczywiście dobrze, jeśli się obędzie bez żadnej kontuzji i tak dalej, to teraz jestem trochę porozbijany, właśnie jestem w takim okresie sparingowym, gdzieś tam jakieś lekkie guzy, ale jakichś tam większych urazów nie ma, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Zapraszam wszystkich na moją walkę, która odbędzie się 2 maja w hali imienia Arkadiusza Gołasia, 2 maja w Kraśniku.